Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na kolejnego vloga. Tak właściwie to wczoraj też go nagrywałam, ale niestety nic z tego nie wyszło, bo nie czułam takiego flow i stwierdziłam, dobra, jeden dzień, później będzie film, nic się nie stanie. A przynajmniej ten vlog będzie ciekawszy niż jakby po prostu siedziała i gadała totalnie o niczym. Może to była trochę sprawa pogody, bo wczoraj było pochmurno i padało, a dzisiaj świeci piękne słońce, więc chcę się żyć. Aż słuchajcie, jak widać, ogarnęłam się, pomalowałam się. Co prawda tylko korektor brwi i rzęsy, no i jakiś tam błyszczyk, ale wiecie, zawsze to jest coś. Mamy ogólnie dzisiaj czwartek. Mamy dzisiaj środę. Cały czas mówię, że czwartek, ale nie, jest środa. Gdzieś koło 12:30 i ja tak naprawdę godzinę temu skończyłam wszystkie moje lekcje, ale przed chwilą zagadałam się z koleżanką przez godzinę, a mam jeszcze trochę rzeczy do roboty. Mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi tego dnia. W ogóle ostatnio pytacie się mnie często o moje outfity, ale zobaczcie. Tak wygląda mój outfit, jakieś zwykłe dresy. Tutaj mam taki bluzko-sweterek, także nic specjalnego, tak wyglądam, chodzę sobie tak po domu. A co do dresów, to jest to dosyć śmieszna sytuacja, w sensie może nie śmieszna, ale stwierdziłam, że wam opowiem. Patrzcie teraz na czasy oddawania czy tam wymieniania rzeczy w H&M-ie, no bo ja te dresy w sumie wymieniłam z szarych, po prostu ja w tych szarych wyglądałam jak jedna wielka kula, więc po prostu stwierdziłam, dobra, trzeba je wymienić. I moja mama wczoraj pojechała do H&M-u, żeby to zrobić i okazało się, że jakby jeżeli wymiana jest do 3 listopada, to trzeba to zrobić do 3 listopada, do tej godziny, do której się kupowało te rzeczy miesiąc temu. Także jak kupujecie coś w H&M-ie, to patrzcie na to, bo prawie by mojej mamie tych dresów nie wymienili, ale no, jednak to zrobili, ktoś się zlitował. No i teraz mam fajne dresiki wreszcie w kolorze, które tak naprawdę będę nosić, bo tamte szare mi się tak średnio podobały i w sumie nie wiem, co myślałam sobie, jak je kupowałam. Słuchajcie, mam już moją kawę i moją granolę i tam z tyłu pies się bawi, dlatego takie odgłosy. Jadłam. Było bardzo dobre i w sumie mam wrażenie, że ostatnio te vlogi opierają się na szkole i jedzeniu, ale wam się takie podobają, więc w sumie takie robię. No ale ja bardzo lubię ogólnie oglądać, jak ktoś je. Lubię się inspirować czyimś jedzeniem. W ogóle teraz strasznie brakuje mi takich domowych vlogów na YouTubie. Nie wiem, czemu, może to po prostu osoby, które ja oglądam, nie nagrywają takich zwykłych vlogów, ale ja bym bardzo chciała takie zobaczyć. W sumie nikt pewnie nie ogląda mnie, kto nagrywa, a jeżeli ktoś mnie ogląda, kto nagrywa na YouTubie, to róbcie domowe vlogi. To jest... Ach, czekam na to. Słońce mi strasznie daje w oczy. Tak gorąco, jak się siedzi w słońcu. Dobra, chyba się jednak wycofam z tego pomysłu. Nie wiem, jak mam usiąść. Dobra, będzie widać kwiata. Ale by była masakra, jakbym wylała tą kawę na pościel. Co mam z tym zrobić? Wreszcie przyszedł czas, aby porozmawiać o tytułowej sprawie. Tak naprawdę myślę, że każdy wszedł tylko po to, żeby się dowiedzieć, czy będzie vlogmas. Mamy już listopad, a listopad to jest miesiąc, w którym ja czuję już vibe świąt. Wczoraj i przedwczoraj, jak się kąpałam, to już leciały świąteczne piosenki. Śpię już w spodniach od piżamy, które są świąteczne. Zaczęłam oglądać również już filmy na Netflixie o takiej tematyce. Czekam, aż wyjdą nowe, bo już widzę, że jakiś tam Netflix ma zaplanowany. Także ja już po prostu czekam na ten czas. Jakby odpowiedź, myślę, jest oczywista. Vlogmas będzie i nie wyobrażam sobie, gdyby go miało nie być. Z tego względu, że to jest coś, na co ja czekam cały rok. Kocham oglądać vlogmasy u innych osób, ale też kocham je nagrywać. Rok temu moje vlogmasy oglądało naprawdę, nie wiem, może 100, może 200 osób, może nawet mniej. Więc dziwnie będzie mi się nagrywało te vlogmasy w tym roku, kiedy naprawdę moje zasięgi są większe. Ale myślę, że będzie jeszcze fajniej, bo wiecie, więcej osób będzie mogło się udzielać, czy dawać mi jakieś fajne pomysły, rady. To jest mega motywujące. Ciekawi mnie, czy będziecie oglądać akurat vlogmasy u mnie. Bo wiecie, inaczej jest dla mnie nagrywać, jak jestem jedną z jakichś tam nielicznych osób, która, nie wiem, nagrywa na jakiś dany temat, albo po prostu obecnie, tak jak już mówiłam, nie ma zwykłych domowych vlogów, a ja je uwielbiam, więc też staram się je nagrywać. Ale inaczej jest, kiedy grudzień jest czasem, kiedy każdy nagrywa ten vlogmas i po prostu jest mnóstwo ich na YouTubie i nie jest się w stanie obejrzeć u każdej youtuberki tych vlogmasów, więc trzeba dokonać takiej selekcji, wiecie, co chce się oglądać, a co nie.
więc będzie mi bardzo miło, jak będę jedną z tych osób, u których vlogmasy będziecie oglądać. A co do mojej regularności wstawiania ich, jak widzicie, ja teraz staram się, aby te filmy były dosyć często. No i myślę, że z vlogmasami będzie podobnie, ale jest jeszcze kwestia tego, że wiecie, grudzień to też jest czas, w którym jest zawsze dużo szkoły. Co prawda teraz mamy online, więc z jednej strony mógłby ktoś powiedzieć, że ta szkoła idzie mi na rękę, ale z drugiej strony oznacza to też spotykanie się z moimi znajomymi. No na pewno nie będę widziała się z taką ilością osób, ale mam nadzieję, że jednak będzie parę, z którymi będę mogła się spotykać w tym grudniu. Wiem, że na pewno dałabym radę nagrywać codziennie, ale z drugiej strony zastanawia mnie co, no bo gadać totalnie cały czas o tym samym chyba też nie ma sensu. No ale pomijając to, ja mam wrażenie, że ja się nie rozwijam, jak cały czas gadam o tym samym, więc na pewno postaram się, aby vlogmasy były zróżnicowane. Jeszcze do tego etapu nie doszłam, bo dopiero ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak zaczęły pojawiać się pytania i dopiero sobie uświadomiłam, hej, zaraz vlogmas. No a jeżeli vlogmas, to również kalendarze adwentowe. A ja szczerze muszę chyba zacząć się grubo zastanawiać, co kupić na tego vlogmasa, które z kalendarzy, które obecnie są dostępne na rynku, dlatego że ich jest naprawdę mnóstwo, ale z drugiej strony ja też nie chcę zapłacić fortuny za nie. I właśnie mam teraz do Was pytanie. Jeżeli macie jakąś stronę, na której te wszystkie kalendarze się znajdują, ale takie wiecie, fajne kalendarze, to możecie mi pisać w komentarzach, bo ja szczerze Wam powiem, nie wiem skąd mam je zamawiać. Wiecie, w tamtym roku zamawiałam z kosmetyki z Ameryki, ale w tym roku, jak już przeglądałam, to nie ma tam czegoś, co by mnie jakoś bardzo zainteresowało. Także jak macie jakieś fajne stronki, to mi piszcie w komentarzach. A ja już się teraz rozgadałam i pewnie nie chcę, żebym się tego aż tak słuchać. Lecę do swoich zajęć. I zapomniałam, bo pytacie się mnie o organizację tej szafy, tej tu. Także to będzie. To będzie w swoim czasie, jak się zmotywuję, żeby to posprzątać. Może niedługo jakoś, nie wiem, siądę se nocą i po prostu to posprzątam. Tylko jest taka sprawa, że tu nie ma uchwytów i stwierdziłam, że dobra, no to jak ta szafa będzie kompletna i będą te uchwyty, to dla Was to nagram. Już baterii. Ale stwierdziłam, że no kurde, nie ma uchwytów, no to jak będą te uchwyty, to zobaczycie to albo w rumturze, albo w drugiej części remontu i już nagram Wam bez tych uchwytów, bo te uchwyty nie wiadomo kiedy będą, bo ja jeszcze nawet nie wiem do końca jakie i one nie są ani zamówione, ani nie wiem gdzie je kupić, więc na razie tak to jest i tak to pewnie będzie też na tym Clean With Me szafy. Właśnie słuchajcie, teraz siedziałam i przez jakieś dobre pół godziny oglądałam wszystkie śmieszne momenty z Harrym i z One Direction i ogólnie ja tak bardzo lubię wracać na przykład do jakichś starych ich wywiadów i do czegoś, co widziałam już setki razy. To tak tylko chciałam powiedzieć do osób, które też tak są jak ja, są mega, mega Harrys, Directioners, Lary. No kto ma widzieć, ten będzie wiedział. I ja tak sobie siedzę i oglądam to wszystko i jestem jak wow. I pomimo, że słyszałam te żarty już milion tysięcy razy, to siedziałam i się śmiałam i nie mogłam przestać tego oglądać, ale teraz wróciłam jakiś czas temu, wiecie, do rzeczywistości. No i zaczęłam szukać jakichś fajnych kalendarzy adwentowych. No i powiem Wam, że na głównej wyskoczyły mi teraz takie pewne youtuberki, które od września tak naprawdę nagrywają już otwieranie całych kalendarzy adwentowych. Ale słuchajcie, kiedyś tej mody na otwieranie tych kalendarzy adwentowych jeszcze tak szybko nie było. Ostatnio bardzo dużo osób zaczęło to robić i teraz jedna prześciguje drugą. Każda po prostu chce wsadzić jak najwięcej kalendarzy adwentowych, otworzyć je jako pierwsza. A słuchajcie, moje zdanie może jest trochę inne niż reszty. Ale wiecie, ja patrzę też na to bardziej jako osoba, która nagrywa na YouTubie. Powiem Wam, że strasznie nie lubię tego, że one takie coś nagrywają. I teraz jakby nie chcę hejtować żadnej osoby, która lubi oglądać takie filmy, no bo jakby okej, no spoko, że są, jest dużo treści na YouTubie, każdy wybiera to, co lubi. Ale od strony osoby, która nagrywa, mogę powiedzieć, że twórcy, jest to mega słabe, dlatego że wiecie, nie każdy ma taką możliwość, na przykład tak jak ja, kupować coraz to bardziej wymyślne kalendarze adwentowe, sprowadzać je z nie wiadomo po prostu jakiego miejsca na świecie, żeby różniły się od tych, które są normalnie dostępne i które te dziewczyny już otworzyły. Przepraszam bardzo, ale co to za fan dla mnie, czy nawet dla Was, oglądanie u mnie kalendarzy adwentowych, które po prostu te dziewczyny już otwierały.
I ja teraz, słuchajcie, sobie przeglądam tak jakby ich kanały, żeby zobaczyć, czego one nie otworzyły, żeby to się nie pokrywało z tym, co ja będę chciała otwierać i nagrywać. W sensie, no nie będę nagrywała wcześniej takich filmów, tylko słuchajcie, ja normalnie będę robiła to na Vlogmasie. I wychodzi na to, że one otwierają każdy możliwy kalendarz adwentowy, no i mam taką zagwozdkę, co ja mam zrobić, co ja mam nagrywać. Wiem, że to jest takie dziwne, że o tym mówię, bo ja jestem raczej taką osobą, która mówi każdemu, że niech ogląda sobie co chce, niech żyje sobie jak chce, niech robi co chce i mi to nie przeszkadza. I niby to jest taka błaha sprawa, jakiś filmik, które one nagrywają, ale naprawdę to zabiera content wielu osobom na YouTubie i też fan z Vlogmasów. Ja się zastanawiam, jakie one faktycznie we Vlogmasie kalendarze adwentowe otwierają, skoro teraz tak naprawdę wszystko, co możliwe, już otworzyły. Napiszcie mi, czy wy oglądacie takie filmy otwierania każdego kalendarza adwentowego, bo jeżeli tak jest, no to jaki sens w ogóle kupować jakiekolwiek kalendarze adwentowe i pokazywać je na Vlogmasie, skoro i tak każdy będzie wszystko wiedział. Czy jakieś tam większe youtuberki może, nie wiem, będą nagrywały dzień wcześniej, żeby ten Vlogmas na przykład z pierwszego wpadał pierwszego. Pewnie też będzie wyścig szczurów, która pierwsza wstawi Vlogmasa. Ja też kocham święta, ale no nie wiem, czy takie super jest otwieranie kalendarzy od września tak naprawdę. No i na koniec tego wszystkiego chcę powiedzieć jeszcze raz, że to nie ma być hejt. Niech każdy robi co chce, ja mówię, że jestem tolerancyjna, tylko chciałam się tak wypowiedzieć. Dlatego no, co? No, na moich vlogach w grudniu zobaczycie te kalendarze, które już były setki miliardów razy otwierane, także jak chcecie mieć jakąś tam niespodziankę, no to nie oglądajcie takich filmów. Możecie się wypowiedzieć, co sądzicie na ten temat. Ja naprawdę nic nie hejtuję, tylko taką miałam potrzebę, bo trochę się, wiecie, sfrustrowałam tym. Słabo trochę, co nie? Ostatnio powiedzieliście mi, że motywuję was, jak nagrywam takie szybkie klipy w miłym vlogu, także stwierdziłam, że to zrobię, bo ja nie wiem, w każdym vlogu to mówię, bo u mnie naprawdę po 8 godzinach spędzonych w tym pokoju, tylko na zdalnym, robi się taki bałagan, że muszę to i tak posprzątać, także co, no może się zmotywujecie, no. Co to jest? No i biurko jest w miarę git ogarnięte. W sumie wszystko jest w miarę ogarnięte. Tam jakiś plecak jest, ale to tylko trzeba do szafy schować. No i jeszcze tylko zostały wiecznie walające się zabawki psa. To by było na tyle z mojego mini clean with me, ale naszła mnie ochota, żeby zorganizować takie coś u mnie na biurku. Jest tutaj po prostu dużo takich rzeczy, których ja niekoniecznie potrzebuję, jakieś długopisy i tak dalej, których ja nie używam, więc skoro jestem w domu, to po co to wszystko trzymać w takim małym piórniczku, w którym i tak już się nic nie mieści, dlatego tym się teraz zajmiemy. No jak mam taki vibe, to wiecie, czemu nie? Patrzcie, jaki fancy długopisik znalazłam. Wow, jaki on jest piękny! Myślałam, że on pisze na niebiesko. Dobra, teraz już będę o nim pisała. Standardowe pytanie, ale do posiadaczy tych oto moich ulubionych długopisów z Wika. Czy wam też notorycznie gubią się zakrętki? Bo ja mam teraz 4 długopisy bez zakrętki w ogóle, a wiadomo, że one szybciej wysychają, więc to jest totalnie bez sensu, ale ja ich po prostu gubię. Obecnie mam tylko jeden z zakrętką. Czy ktoś mi zjada te zakrętki w domu, czy co? Bo ja nie wiem serio, co się dzieje. Teraz sorry, jednak znalazłam zakrętki i teraz tylko ten jest bez zakrętki. Także no. Jednak nikt mi chyba ich nie zjadł. No i tak to wygląda. Naprawdę najbardziej podoba mi się ten długopis, naprawdę fancy. Patrzcie na to, no sztos. No dobrze, że to posprzątałam, mam tutaj tylko potrzebne rzeczy, jakoś więcej ich mi się zrobiło, ale no już to nieważne.
Będę sobie to wszystko tak trzymała i to będzie ładnie sobie to postawię. I nie mam tutaj miliona niepotrzebnych rzeczy, tylko takie najpotrzebniejsze. A to był mój statyw. Tak, pędzelkowy statyw. Słuchajcie, siedzę sobie w pokoju i patrzcie, jaki piękny zachód. Po prostu no, wow, kocham takie momenty. Z tego okna są naprawdę takie piękne widoki, że wow. Super, że mam na zachody, a nie na wschód. Mamy koło godziny chyba 16 czy 17, nawet już nie wiem, zatraciłam się w tym czasie. I stwierdziłam, że kończę tego vloga, bo już mam dosyć sporo materiału, a pokazywanie wam się już w mniej codziennej wersji, już leżąca w łóżku, tylko oglądająca seriale, nie ma sensu. Także chciałam wam bardzo podziękować za oglądanie. Także po prostu w tym momencie ten vlog się kończy. A jak widzicie jakieś zmiany, bo na pewno zauważyliście LEDy, no to widzicie, że druga część remontu jest bliżej niż dalej. A więc osoby, które dotrwały do końca, to widzą już jakieś rzeczy szybciej, także widzicie, że warto. No i tak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w kolejnych filmach. Pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcji. Buziaki, żegnam się z wami. Pa, pa!